sekundach i przed nami bieg trzeci. W biegu trzecim wystartują Mark Roram w kasku żółtym z toru pierwszego w drużynie gości, Mirosław Cierniak w karku czerwonym z numerem 13 z toru drugiego jako zawodnik Tarnowskiej Unii, Tomasz Bajerski w białym, finalista Mistrzostw Świata Juniorów z toru trzeciego i z toru czwartego, Grzegorz Mróz w kasku niebieskim jako reprezentant Tarnowskiej Unii. Kierownik startu zaprasza zawodników o podjechanie pod taśmy, pan Antoni Gromadzki zaprasza, Loram jeszcze próbuje tam znaleźć jakieś miejsce, poprawia skórę, pan kierownik startu, pan Gromadzki zaprasza go o podjechanie do taśmy, Bajerski już ustawiony, pozostali zawodnicy też gotowe, sędzia za chwilę i wystartowali, Bajerskiego podniosło pięknie Cierniak walczy o pierwsze miejsce, na razie Loram na pierwszym miejscu, ale Cierniak po zewnętrznej, pięknie Cierniak po zewnętrznej i już jest na pierwszym miejscu, jednak Loram nie daje za wygranie, idzie po zewnętrznej, próbuje spychać Cierniaka, ale Cierniak jeszcze na pierwszym, no niestety doświadczenie i szybsza maszyna Lorama spowodowała, że już wyszedł do przodu, a tu Grzegorz Mróz walczy z Tomaszem Bajerskim, walczy, jednak jeden punkt zdobyty w tym pojedynku będzie bardzo wartościowym punktem, bo przecież Mróz walczy nie z byle kim, z Tomkiem Bajerskim, z finalistą Mistrzostw Świata Juniorów, który za parę dni stanie do walki, przecież jego forma musi być wysoka, on tam musi coś pokazać. Bajerski próbuje po zewnętrznej, Mróz go próbuje blokować, blokuje go, spycha go pod bandę, na razie jeszcze na trzecim miejscu i teraz defekt, proszę Państwa, defekt Lorama, tego nie widzimy, ale na pierwszym miejscu jest Mirosław Cierniak, na drugim Grzesiek Mróz, na trzecim dopiero Tomek Bajerski, Loram zdefektowała maszyna, już nie liczy się w tym biegu, Tomek Bajerski wściekle atakuje Mróza, Mróz to po zewnętrznej, to po wewnętrznej, a Mróz jak doświadczony wyga, trzyma krawężnik, czy się da teraz wyprzedzić? No nie, zobaczymy, sędzia zadecyduje, prawie równo, a tu Loram ze spuszczoną głową, no niestety, defekt, wygrał Mirosław Cierniak w czasie 72-20, na drugim miejscu Grzegorz Mróz, trzeci jednak Bajerski, defekt Lorama, stan biegu 5-1 i stan meczu 11-7 dla Tarnowskiej Unii, bo trzech biegach prowadzi Tarnowska Unia 11-7 i oto Loram, zawodnicy zjeżdżają.